PIT tylko do północy. To chyba taka mentalność Polaków, prawda? Wszystko na ostatnią chwilę. Więzienie za napad. Zabrali w celu przywłaszczenia srebrną i złotą biżuterię w postaci obrączek i łańcuszków. Majówka pod policyjnym nadzorem. Artur Kalicki, dobry wieczór. Tylko do północy mamy czas na rozliczenie się z fiskusem. Kto zostawił wizytę w Urzędzie Skarbowym na ostatni dzień, czekał w długiej kolejce. Jak dowiedział się Tomasz Zalewa, ci, którzy nie złożyli zeznania podatkowego osobiście albo nie prześlą go do godziny 24, zapłacą karę. Do północy zostało niewiele czasu, ale niektórzy zeznania podatkowe składali w ostatniej chwili. Tłumaczenia były różne. Dlatego, że po prostu okoliczności mnie do tego zmusiły. Nie wszystkie dokumenty miałam na czas. Jestem emerytem i nie mam czasu. Na emeryturze ma się dużo czasu. Nie ma czasu, właśnie odwrotnie. Emeryt nie ma czasu. Najpierw trzeba mieć trochę czasu, żeby przyjść. No to chyba taka mentalność Polaków, prawda? Wszystko na ostatnią chwilę. Tym, którzy przyszli dziś do urzędów skarbowych, pozostało ustawić się w kolejce i narzekać. W wejściu był taki tłok, ponieważ kolejkę pan, który organizuje tutaj przychodzącymi, ustawił w wejściu i wyjściu. Pracownicy skarbówek nie są zaskoczeni. Co roku rozliczamy się z fiskusem w ostatniej chwili. Jest taki błędny pogląd, że jeżeli mam do dopłaty, to dobrze przyjść ostatniego dnia, bo wtedy będę dopiero mógł wpłacić. A przecież można zeznanie złożyć wcześniej, a wpłaty dokonać do 30 kwietnia. Na złożenie zeznania podatkowego mamy czas do północy. Po tym terminie, zgodnie z ustawą, możemy spodziewać się kar. Niezłożenie zeznania w terminie ustawowym, czyli do 30 kwietnia, jest zagrożone, jest wykroczeniem skarbowym i podlega karze pieniężnej z ustawy karnej skarbowej. Urzędnicy przewidują, że przynajmniej kilka procent podatników będzie musiało głębiej sięgnąć do portfeli. To jest od 130 zł do 2600 zł taka kara. Jeżeli jest to wykroczenie skarbowe i poddamy się dobrowolnie takiej karze. Natomiast sądownie jest to 20-krotność tego wynagrodzenia. To jest około 26 tysięcy może nawet taka kara sięgać. Niestety najszybszy sposób rozliczania drogą internetową na razie się nie przyjął. Z tej formy skorzystało niewiele osób. PIT mogły samodzielnie przez internet przyjść do urzędu, jednak podatnicy wolą za rączkę przeprowadzić te zeznania do urzędu i osobiście składać. Na Lubelszczyźnie do godzin wieczornych swoje zeznania złożyło ponad 90% podatników. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, do północy mają czas, by wysłać PIT drogą pocztową albo elektroniczną.